Witam Makale, Straszne Triki z Ameryki. Dziś będzie taki odcinek, może trochę przegadany, ale bardzo potrzebny, dlatego że zbliżają się święta. W zasadzie to już podejrzewam, że niektórzy już świętują, ci co zaczęli wcześniej troszkę. Ale anyway, święta wszędzie są takim okresem, że ludzie trochę wpadają w zadumę, przemyślenia i planują, co w nowym roku zrobić. Wiele ludzi planuje jakiś biznes, wielu ludzi planuje biznes stolarski i zadają mi pytania, jakie maszyny kupić, co tu zrobić, jak tu zrobić, żeby na początek to było dobrze. Więc ja z perspektywy 35 lat prawie powiem Wam, czego uniknąć i jak to sobie poukładać i co jest potrzebne na początku, a co nie, dlatego że sam w takie nieraz inwestycje się wpakowałem, które się okazały nietrafione i ja wiem, że na początku to się wydaje ludziom, że jak mają piękne nowe obrabiarki, zwłaszcza te na literę F, ja nie mówię, że one są złe, one są zajebiste, ale fakt jest faktem, że ludzie myślą, że jak te obrabiarki już będą na warsztacie, to potem jest tak, like a snap i całe wywrotki pieniędzy będą do Was szły. Tak się nie stanie i powiem Wam dlaczego. Ok, give me 2 minutes. Zapomniałem, że mam spotkanie z kontraktorem. Skończę to później. Miałem zrobić ten film za kilka godzin. Minęło kilka dni, niestety, i już w tej chwili to muszę skończyć ten film, pomimo tego, że jest bardzo późno, ale obiecałem paru osobom, że puszczę ten film przed świętami, dlatego, żebym nie zapomniał. Zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt w rodzinnej atmosferze. Jak to mówią, jak to powiedzieć, enjoy, jest po angielsku, ale jak to... Cieszcie się tym, że możecie się spotkać. Dlatego, że może dla niektórych to są ostatnie święta, ostatni raz ich w życiu spotkacie. Nawet jeżeli to są członkowie rodziny, których nie za bardzo lubicie, to może to być ostatni raz. A może być tak, że jak w zeszłym roku, że nie będziecie mogli się spotkać, bo po prostu będą najróżniejsze picuś, picuś, glancuś, fotomontaż i różne lockdowny czy coś. Dlatego, że nie można po doświadczeniach, które są, nie można tego wykluczyć. Także to jest jedna rzecz. Oczywiście szczęśliwego nowego roku też. I wracając do obrabiarek, to przyszło mi na myśl takie pytanie, przypomniałem sobie pytanie, które czytałem rano e-maila i człowiek ma 23 lata, jakoś tam szkołę skończył stolarską i myśli, żeby iść na własny biznes. I co ja o tym myślę? Co ja bym zrobił na jego miejscu? I ja powiem tak, jak ja bym miał teraz, jeszcze raz, 22 lata, bo tak jak zaczynałem, to miałem 22 lata, to ja bym nie zaczynał. Nie zaczynałbym własnego biznesu, absolutnie. Nie zaczynałbym go w Europie. Dlaczego? Uciekłem stamtąd i wiem, jak drakońskie są regulacje, jak drakońskie są urzędnicy. Najgorszym sortem człowieka na całym globie to są biurwy i męskich odpowiednik tych biurw. I poszukałbym innego kraju, gdzie założyć biznes. Mając 22 lata, to podejrzewam, że większość teraz młodych ludzi na jak nie niemiecki, to angielski, na pewno hiszpański. Hiszpański jest bardziej popularny, patrząc pod względem ludzi, którzy się posługują na globie, to więcej posługuje się, oprócz chińskiego oczywiście, to hiszpańskim, na trzecim miejscu jest angielski. Także przykre to jest, ale ja mam nadal znajomych, którzy zaczynali razem ze mną i nadal w Polsce
i wiem, jakie mają problemy i że każda władza traktuje ich, że to są krwiopijcy i najgorszy sort obywatela, a jednocześnie chcą ich złupić do zera, żeby innym dać albo sobie wziąć do kieszeni ich ciężko zarobione pieniądze. Także takie jest moje zdanie, że jak miał 22 lata i miałbym w Polsce zaczynać, w Europie zapomnieć. Jako że już jakiś czas pętam się potem po tej ziemi, to mogę stwierdzić autorytatywnie, że często hobbyści mają lepsze narzędzia, zwłaszcza elektronarzędzia, niż zawodowcy. I dzieje się tak z wielu względów. Dlaczego? Dlatego, że hobbysta to jego warsztat, to nie jest, jego warsztatu nie jest celem zarabianie pieniędzy, tylko to, żeby go cieszyła ta praca, ta activity w drewnie, czy żeby się cieszył zabawkami, które kupił i które po prostu cieszą oko. I w większości właśnie przypadków hobbyści mają bardzo wypasione warsztaty ze wszystkimi możliwymi gadżetami, jakie tylko są, dlatego że to nie jest ich inwestycja i te narzędzia nie mają na siebie zarabiać, tylko one mają tam być, mają cieszyć oko i już. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się zawodową, to on musi przekalkulować zawsze, że te narzędzie ma na niego zarabiać. I oczywiście, tak jak ja, mam też dużo narzędzi Festula, ale nie wszystkie i są takie, które po prostu nigdy nie kupiłem, a są takie, które kupiłem raz. Jak to zwykle bywa w życiu, ktoś po prostu podprowadził na robocie i drugi raz już takiego narzędzia nie kupiłem, dlatego że stwierdziłem, że nie jest mi potrzebne. Takim skrajnym przypadkiem, który pamiętam i zapamiętam to do końca życia, to, że hobbyści mają takie wypasione nawet obrabiarki profesjonalne, że zawodowcy często nie mogą o tym pomarzyć, to przypomniał mi się takie zdarzenie, że montowaliśmy i robiliśmy meble do jakiegoś domu dla emeryta. I pamiętam, pierwszy raz przyjechaliśmy, patrzę, fury takie na podwórku stoją, na podjeździe, że głowa boli. Nie pamiętam nawet, co to były za marki. Jedna na pewno to było Lamborghini, Ferrari, było drugie, a trzecie nie wiem. Znaczy, nie pamiętam. Napisane było na nim, więc tylko, że nie pamiętam, co to było. No i tam montujemy to. Ponieważ to było w lecie, więc jak potrzeba było coś uciąć, to ucięliśmy na zewnątrz oczywiście. I pewnego właściciela oczywiście nie było. Tak to się przeważnie odbywa, że właściciel wraca i już jest gotowe. No ale fart chciał, że ten człowiek przyjechał i otworzył ten garaż. I ja myślałem, że w tym garażu też ma jakieś samochody. A tam były dłuta ze stali chirurgicznej. Obrabiarki, frezarki, takie, że ja nigdy, ja jestem tyle lat w życiu, w biznesie i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Po prostu oczy wypadały, podejrzewam, że część tych obrabiarek była robiona po prostu na zamówienie, a człowiek, który tym dłubał, był już emerytem, podejrzewam, że jak miał tyle samochodów i takie zabawki, to musiał zarobić dużo i po prostu tymi dłutami miał piłki od japońskich przez co tylko można sobie wymarzyć. Strugi, jakie tylko chcesz. Po prostu jak w sklepie. I ja go zapytałem, dlaczego on tyle tego ma. Przecież to jest jak dla dwóch zakładów przemysłowych. A on mówi, że całe życie robił zupełnie co innego, zarabiał pieniądze. A jak przyszedł na emeryturę, to stwierdził, że będzie robił to, co mu przynosić będzie przyjemność. I on sobie po prostu zaczął dłubać w drewnie i potem, no miał, jak ja go spotkałem, ponad 80 lat, a robił to
około 20 już lat, więc mówił, że tak go to wkręciło i on takie tam kawałek deseczki z drugim kawałkiem deseczki ręcznie zacinał sobie, robił wczepy półkryte, kryte, różne takie pierdu, do niczego. Maszynami za w sumie za kilka milionów dolarów, po prostu żeby cieszyć oko i żeby po prostu czuć przyjemność tego. Dlatego mówię, na początku jak ktoś zaczyna biznes, to myśli, że dane obrabiarki czy dane narzędzia są mu niezbędne. Prawda jest taka, że w dużej części to jest tylko potrzeba ego, a nie potrzeba rzeczywista. I potem życie to weryfikuje, dlatego jest dobrze posłuchać innych, którzy mówią na ten temat, że nie potrzeba ci od razu całego parku maszynowego, żeby robić meble. Tak jak w tej chwili najważniejszym narzędziem, ja uważam, dla stolarza, to jest komputer. Dlatego, że jeżeli masz komputer i do niego umiesz użyć programów projektujących, czy to w trzech wymiarach, czy potem, żeby ten program przełożył ci to na język maszynowy, czyli na język CNC, to ty nie potrzebujesz nic. Jedna CNC ci wystarczy. A zwłaszcza jak robisz w płytach. Jak robisz w płytach, to nic ci nie potrzeba. Za jedną średnią krajową w Polsce można wyposażyć sobie warsztat, żeby robić w meblach meble na zamówienie z płyty biurowej. Jak to zrobić? U nas tak się nie dzieje, ale u was hurtownia wam utnie i oklei. Kupicie sobie szablon do owiercenia, czy to na kołki, czy na konfirmaty. Kupicie jeden jig do wiercenia pod zawiasy albo wiertarkę kolumnowo, zaadoptujecie do tego, nie musicie robić, nie musicie kupować za tam 7 czy 8 tysięcy maszyny blumowskiej do zawias. I pozamiatane. I nie potrzebujecie nic. Za moich czasów tak nie było. Nie dość, że nie było płyty, to trzeba było jeszcze samemu to wszystko uciąć, owiercić, okleić. Pierwsze obrabiarki, które zrobiłem własnoręcznie, żeby zarobić na następne, to była tak. Strugarka, grubościówka, frezarka. Frezarki były dwie w zasadzie. Frezarka górnowrzecionowa, frezarka obwiedniowa i tą stroke sander, taką, co się tak buja i taki duży pas chodzi, to zrobił mój znajomy, który miał zakład ślusarski. To on mi to zrobił, także, ale to też była samoróbka. A w tej chwili to nie jest problemem cokolwiek wyprodukować. Problemem jest to sprzedać. Dlatego powtarzam, jeżeli ktoś myśli poważnie o biznesie, czy o jakiejś spółce z kimś, to nie najlepiej jak jedna osoba tylko ogarnia techniczne sprawy związane z daną branżą, a druga osoba ogarnia marketing i dystrybucję i marketing, głównie marketing, dlatego że towar, który leży u was w warsztacie, jest nic nie wart, dopóki klient wam za niego nie zapłaci. Dlatego najważniejszą osobą w każdej firmie teraz to jest dystrybutor, czy akwizytor, czy nie wiem, jak to się tam u was nazywa. U nas to się nazywa salesman. Więc myślę, że jeżeli ktoś chce poważnie zacząć coś robić na swoją rękę, to przede wszystkim powinien mieć kilka lat doświadczenia w branży, po szkole, pracując dla kogoś, w jakimkolwiek zakładzie. Im więcej zakładów zwiedzi, że tak powiem, tym lepiej. Załóżmy 3 lata po pół roku gdzieś, wtedy wyciągnie jakieś prawidłowe wnioski, dlatego że po szkole to się ma przeważnie myślenie życzeniowe i jest takie spotkanie z życiem jak spotkanie z parowozem. Nie kończy to się najprzyjemniej. Oczywiście w miarę
upływu czasu ze wszystkiego się wyrasta, jak to mówią. Dzieci wyrastają z ubranek, stolarze w miarę bycia w biznesie wyrastają z zachcianek na dane narzędzia, dlatego że te narzędzia, tymi narzędziami z najwyższej póły, one nie będą, te narzędzia nie będą cieszyły jego oka, dlatego że przeważnie tymi narzędziami będzie ktoś inny pracował. Nie zawsze będzie te narzędzie tak, o te narzędzie będzie tak pracownik dbał, jak właściciel, a często się zdarzy, że ktoś gdzieś te narzędzie po prostu zgubi albo ukradnie. Dlatego w zakładach przemysłowych takich większych to zdarza się tak, że kupuje się narzędzia marketowe na dany projekt, góra na dwa projekty, potem one są rozpierdzielone, idzie to w koszt i kupuje się następny. Natomiast jak ktoś chciałby zacząć biznes sam czy z kimś ze współpracy, to proszę rozważyć to, żeby obciąć potrzebę obrabiarek i narzędzi do minimum, do absolutnego minimum, czyli tak, wkrętarka i wiertarka, czyli jak to się u nas mówi, drill i impact gun, potem taki, no bo jak macie potem szablony, to do tego to wszystko można zrobić. Potem jakiś mocniejszy router, czyli frezarka górnowrzecionowa ze stolikiem, to Wam załatwi sprawę frezarki profesjonalnej na początek. Oczywiście dobra zagłębiarka. Ja uważam osobiście, że jakaś gówniana piła stołowa marketowa, która się dobuja i nie trzyma wymiarów, to jest dużo gorszy wybór niż dobra zagłębiarka z szyną, dlatego że można zrobić samemu albo kupić, nawet są takie stoliki, gdzie zagłębiarkę się odwraca i może służyć jako piła tarczowa, jak to się mówi po polsku, tej głosu. Pilarka stołowa, o tak to chyba będzie poprawne. No i w zasadzie to z tych rzeczy takich najważniejszych, no to oczywiście jakieś mało wiertarki, frezarki górnowrzecionowe, tak zwany trimmer, jakiś taki poręczną taką frezarkę jedną, żeby była jedna duża, która w stoliku będzie robiła nam całą robotę, jedna taka mała, żeby jakieś tam pierdoły zrobić, jakieś małe listewki, profily. W zasadzie to mówię, no jak Wam hurtownia utnie wszystko i oklei, to Wam więcej nic nie potrzeba. Na jeszcze jedną rzecz chciałem Wam zwrócić uwagę. Mianowicie, że jesteśmy w takiej sytuacji, w takim momencie historii ludzkości, że nie wiadomo co będzie i nie wiadomo, czy w ogóle zapotrzebowanie na meble drewniane z litego drewna będzie, dlatego że jak się czyta postanowienia tych kurde ekonomicznego forum i tych przedstawicieli, to po prostu włos się na głowie jeży. I ja pamiętam jeszcze 3 lata temu, przed pandemią, jak ktoś mnie pytał, czy Amerykanie przejdą na płytę, ja mówiłem, że za mojego życia chyba nie. Wszystko szło z litego drewna, nawet korpusy szły ze sklejki albo z doklejkami z litego drewna. Teraz? W tym roku, po pandemii, można powiedzieć, że 65% kuchni i innych mebli, które zrobiłem, to były ze spłyty. I dzięki Bogu, że zainwestowałem wcześniej w obrabiarki, w piłę panelową, że mogę to spokojnie ciąć i obrabiać. A wszystkie obrabiarki z litego drewna to jest używane okazjonalnie. Oczywiście nie będę ich sprzedawał, bo one już są. One już zwróciły za siebie kilka razy, ale w przeszłości, gdybym miał je teraz kupować, na pewno bym ich nie kupował, dlatego że nie wiadomo, po prostu mówię,
celem globalistów najwyraźniej jest to, żeby ludzi tak wymordować, żeby jak to oni, ktoś to mówił chyba ten Szwab, że będziecie mieli nic, znaczy nie, po polsku to będzie, nie będziecie mieli nic i będziecie szczęśliwi. I czytałem nawet takie opracowania, że do 2030 roku chcieliby zrobić, żeby w przeciągu 15 kilometrów dookoła, żebyś miał wszystko i żebyś nie musiał jeździć, a jakbyś potrzebował gdzieś dalej jechać, no to oczywiście do władzy musiałbyś poprosić, że chcesz jechać gdzieś dalej, nawet do rodziny. Czyli to tak normalnie jak było za Rosji Sowieckiej, za Stalina, że jak chłop pańszczyźniany był przykuty do ziemi i nie mógł się dalej poruszać. Także ja wiem, że to może nie jest optymistyczne, ale trzeba być realistą i nie można planować biznesu i mówię, zwłaszcza będąc młodym człowiekiem i utopić się od razu w kredytach, gdy to może się po prostu nie zwrócić, a nie da się nawet zarobić. Dlatego należy poczekać moim zdaniem do wiosny. Jeżeli ktoś myśli, to starać się zorganizować obrabiarki używane. Będzie ich coraz więcej na rynku, dlatego że po prostu zakłady będą pod tym obciążeniem eurokołchozu padać. Zresztą u nas też będą padać, bo po prostu obciążenia podatkowe i ogólnie regulacje przykręcają śrubę, bo oni chcą po prostu, żeby ci mali wszyscy padli, bo łatwiej się rządowi dogadać z 4 czy z 5 ludźmi niż z 50 tysiącami ludzi. Także nie mam dla was dobrych wieści. Trzeba poczekać do wiosny i zobaczymy, co będzie. Jak nic nie będziesz w dobrym kierunku, to ja sam się uczę hiszpańskiego i mówię już kali jeść, kali pić, ale za rok podejrzewam, że będę mówił po hiszpańsku lepiej niż po angielsku. I jak będzie taka potrzeba, to gdzieś tam na Amazonkę po prostu trzeba będzie emigrować i tyle. No. Reasumując na koniec. Jeżeli chcecie założyć biznes, to rozważcie używane obrabiarki. Przede wszystkim używane obrabiarki i as little as possible, czyli tak mało ich, jak tylko możliwe na początek. Jeżeli chcecie iść w lite drewno. Jeżeli w litym drewnie na danym regionie musicie zrobić rozeznanie, czy w tym litym drewnie będziecie mieli w ogóle jakichś klientów. Dlatego, że świat, który był 2 lata temu przed pandemią, on już nie istnieje. W tej chwili to, co się dzieje, to ja pamiętam, jak było przed wielkim kryzysem lat 80. To jeszcze teraz świat pędzi jak rozpędzony pociąg, ale jak on zatrzyma się, to już nie będzie wesoło. Dlatego część ludzi nie łapie tego, że świat się zmienił. I pomyślcie, bo możliwe, że jak zrobicie rozeznanie, takie poważne, to się może okazać, że wasze meble z litego drewna nie będą w ogóle potrzebne nikomu. Może ktoś by je chciał, tak jak i tu w tej chwili. Ludzie by je chcieli, ale ich na to po prostu nie stać. Dlatego, że na przykład orzech włoski, drewno orzecha włoskiego, podrożyło się przez ostatnie 2 lata ponad 8 razy. Zarobki nie poszły, nawet połowę. Wręcz przeciwnie, inflacja to zżera, więc jak 8 razy więcej ktoś może zapłacić za mebel? No nie może, dlatego wszyscy ruszają teraz na płytę. A jeżeli o płytę chodzi, no to nie potrzeba wam więcej nic, jak mówiłem. Zagłębiarka, just in case, jakby trzeba było coś przyciąć z szyną. Wkrętarka, wiertarka, frezarka i jakieś szablony kupić do wiercania. I tyle. Dlatego, że hurtownia wam kupi, nie kupi, tylko kupicie w hurtowni płytę, którą wam potną, okleją, a nieraz może i owiercą. I w zasadzie to można powiedzieć, że na naszych oczach świat się zmieniał dramatycznie.
do tego zmieniającego się świata trzeba się dostosować. Nie ma innej metody. Po prostu no to jest, nie wiem, czy postęp, czy po prostu cały czas wszystko jest w ruchu. I popatrzcie na przyrodę, że też wszystko jest po prostu w ruchu i nie będzie nic takim, jaki było przed pandemią i to się wkrótce wszyscy o tym przekonają, jak ten pędzący pociąg zwany gospodarką zatrzyma się, światową gospodarką. W każdym kraju będzie trochę inaczej, ale ja nie podejrzewam, że nas tu w Stanach to ominie, na pewno nie. A w Europie zwłaszcza nikogo to nie ominie. Już nie mówię o Azji, ale oni to tam zawsze mieli pod górkę i pod wiatr z tym komunizmem. Ja w tej chwili myślę, że powtórzę w zasadzie, że najważniejszym narzędziem w stolarni, które jak ktoś chce zacząć biznes w stolarce i będzie to płyta, to najważniejszym narzędziem czy najważniejszą obrabiarką będzie komputer. Zainwestować w siebie i w dobry, szybki komputer, który Wam będzie w stanie pociągnąć o dużej pojemności program do projektowania, czy to w 3D, czy taki, żeby on obgarnął potem estimating, czyli żeby jak zrobicie projekt, to żeby on Wam pokazał, ile materiału i rozpiskę na CNC, żeby Wam dał. Jeżeli macie taki projekt, program, to w zasadzie w jednym garażu, jeżeli kupicie, nawet nie kupicie, bo problem jest taki, że biedni ludzie chcą posiadać, a bogaci ludzie chcą używać. Dlatego uczyłem się tego całe życie i do końca się jeszcze nie nauczyłem, ale gdybym teraz zaczynał, to nie kupowałbym obrabiarek, tylko bym je brał w leasing, jak one, zwłaszcza CNC, bo one się szybko bardzo dewaluują. I tak samo zresztą jak komputery. Ja pamiętam w 2002 roku człowiek kupił laptopa za 4000 dolarów. To jest tak, jak te, w tej chwili by ktoś zapłacił za niego 20 tysięcy. Na dzisiejsze zdewaluowane pieniądze. 20 tysięcy dolców. Za 2 lata ten komputer miał 1/10 pojemności operacyjnej, co komputery następne, które wyszły na rynek. Człowiek był załamany w ciągu 2 lat. Także nie wiadomo, jakie technologie wypłyną na rynek, dlatego że jest mnóstwo patentów, które są gdzieś tam głęboko schowane i jak zwykle bywa tak, że w końcu coś, jakieś przesilenie, punkt krytyczny i to wszystko pęknie i są zmiany i następują wysyp nowych technologii i możliwe, że nie będziemy mieli w ogóle problemu z energią, bo będzie według Tesli projektów energia darmowa, czego sobie i Wam życzę, ale gdyby nie, to mówię, jedna CNC, którą weźmiecie w leasing, ona Wam i potnie, i owierci. Jak ogarniecie program, którym zrobicie po prostu, że wszystkie dziurki Wam pod półki wywierci, pod kołki wywierci, to w zasadzie ona też Wam wytnie tą płytę i będzie to pewne, że to jest wszystko pod kątem prostym i na taką małą jakąś custom robotę, że gdzieś się tam robi, nie wiem, no 5 do 10 góra robót w roku, nic Wam nie potrzeba, ekipa tylko, żeby to zainstalowała. A Ty możesz zrobić to sam w swoim własnym garażu z jedno CNC. Tylko warunek, musisz ogarnąć programowanie, bo to nie jest takie proste i nie chcą tego wszyscy uczyć, dlatego no w to po prostu trzeba gdzieś albo popracować, albo mieć znajomego, który przy tym pracuje na takich CNC maszynach, ale nie jako operator, bo jako operator to ja pracowałem. Program jest wgrany, wkładasz, wyjmujesz wycięte elementy. Programowanie właśnie maszyn CNC to jest to, co bym młodym ludziom, którzy myślą o biznesie stolarskim, polecał,
Dlatego, że nie potrzeba Wam w takiej sytuacji oklejniarki. Żelazkiem okleicie kuchnię. Ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce z żelazka albo na butapren kleiło się kuchnię, ale na, jak wyszła oklejona na gorąco, to jeden człowiek jedno kuchnię oklejał pół dnia. Czyli jak macie custom, to niech ją oklejacie dwa dni. To i tak się Wam będzie opłacało, dlatego że oklejniarka to jest dużo problemów, jeżeli nie jest nowa. Także jeżeli ja osobiście uważam, że oklejniarka, jeżeli już, to dobrej firmy, dobrej klasy i nowa. Stara oklejarka, zapomnieć, nawet nie dotykać, nie podchodzić. A na takie małe roboty, jak ktoś zaczyna kuchnię żelazkiem, to na spoko może okleić sobie kilka dni, jak nie ma nawet wprawy. I to nie będzie w ogóle gorzej niż niż zrobione to oklejniarko. Dlatego, że proponuję, jak ktoś tego nie robił, zacząć od półek, które są najmniej widoczne, a po pół dnia to już taką wprawę złapiesz człowieku, że będziesz kleił lepiej jak felderowska oklejniarka. Nie tylko świat stolarzy się zmienił. Popatrzcie na tych, co produkowali muzykę i zgrywali to wszystko do kupy. Były konsole po 3-4 metry z milionem pokręteł. Teraz jeden człowiek ogarnia to w sypialni, nie wychodząc z łóżka, z dwoma komputerami. Także to samo zakłady fotograficzne. 30 lat temu, 40 lat temu, jak nie istniała fotografia cyfrowa, to był bardzo dobry zawód i dobry zakład. Jak ktoś miał prywatny, to dobre pieniądze na to robił. Od ślubów, przez pogrzeby, komunie, wszystko ogarniał. Teraz każdy sam sobie to ogarnie, ma to w telefonie. Ciężko jest cokolwiek komuś radzić, dlatego że mój świat, w którym ja żyłem, nie istnieje. A co będzie teraz? Zobaczymy wiosną. Czy trzeba będzie szukać jakiejś kabin i kozy, jak to mówi Artur Kalbarczyk, czy gdzieś po prostu w jakieś uciekać rejony, gdzie prawo nie istnieje, a w Ameryce Południowej, i jak ma się pieniądze, to da się tam jeszcze jakoś żyć, dlatego że jest różnica w przeliczniku. Ale jak to długo będzie, też nie wiadomo, dlatego przede wszystkim życzę Wam optymizmu i spokoju. No i zdrowia, bo bez tego to w ogóle nie ma o czym mówić. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka. Wejdźcie na mediapartner24.pl, na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki. Miłego dnia Wam życzę. Sukcesów w każdej dziedzinie życia i w życiu rodzinnym. Niech moc będzie z Wami.